Skarżysz się mi, dziewczę, że cię pycha gryzie. A czymżeś ty się tak pysznisz? Majątkiem? Urodą? Majątek ojcowie ci dali. Urodę dał Pan Bóg. Chwal Boga za te dary. A sama staraj się o dary własne. Strykny godony, jaku było godony. Dałego mówię, że wiaderko denatura tu z łowcem. No to ten poleciał. No i potem ładwa jarmarkikie my poszli. Wojtek był ksiądz. Polska ratować czy Podhale? A progujemy, o progujemy. Słyszy ci jak radzimy? A zdrowie Pana Bogu jest, a jak zdrowie jest, to się ich grzechy uzbierają. A jak grzechy, tam by ich księdza pasowało. Na no, niby ja z grzechów żyję. No to by tak uradzili. Ale jak jeszcze tak zaceni, to trzeba wiedzieć, jest taki grzech, co, prawdę powiedziawszy, aniołowie zgrzeszyli. To jest pycha. Bo anioły to są takie istoty, co nie mają ciała. Na bez ciała to dużo nie nagrzeszysz. No, no. Musieli kiedyś mieć. Bajno mieli pychę, nie? Chcieli być wyżsi i się miło od samego razy, no, mieli ducha. Tak by powiedzieć, że mieli ducha, no i wynosili się wyżej, jako ich natura stworzyła. Ale ja sobie tak myślę, tak sobie medytuję, czy między nami na Podhalu pycha jest. Nie ma. Nie ma. Bo jest. Bo jest. Bo trzeba by tu odróżnić honor i pychę. I tu by trzeba było coś pośpekulować, czy to jest, wiecie, pycha, czy honor. Kasiu, jak ty myślisz, w opusty u nas jest pycha, czy nie ma? Ja myślę, że w opusty pychy nie ma. Bo tak, ja sam jestem młody, a my tam do szkoły, do podstawówki chodzili, no i tak polecieli mnie naprzeć, by się wyjścić. No jak tu, w który wyjścić, to deska wyjścić, nie? A dyrektorem był księdza profesora Łociec. No i nas wypaczył, wziął cyrkla i podupał nas wyżnął, nie? No i od tej pory pychy już nie było. Śpiewania i granie to ja sobie przypatruję, jak mnie piesi życie na honorze tak trochę uzarło. Idę ja na ten cmentarz zakopany, tam jakiś przewodnik odprowadzał wycieczkę i opowiadał całą historię Witkacego. Razem z pogrzebem. Razem z pogrzebem i nie omijający mojego skromnego nazwiska, że ja ten pogrzeb załatwił. Pogrzebaliśmy wtedy jak honorowo. Najpierw się takie plotki rozeszły, że to jakiś Białorusin chłop, a teraz się sprawa rypła, że płeć nawet pomylili. Że baba, że my ty i płeć pomylili. No i była pochowana z honorem. Ale wiesz, Zygmunt, teraz parę razy tak. Wiesz to ten co Witkacego grzebał. Jak już tak scyrze godocie, to ja powiem te scyrze, choć może nie pasuje. Tak jak chodził jeszcze tu do szkoły, do Nowego Torgu, to tak się mi, no nie, jest tak, nie myślał, co sobie nie będzie. Nie? Jest w pamiętniku na 9 źródzielecie. Nie, nie to już.
Wiesz co, jak to się wtedy nazywało? Na randkę, wiesz? No, tak, no ale był taki miesiącek, jak to zwykle, bo to wtedy nie... kwiecień, bo to wtedy na wiosnę zawsze te uczucia są jakieś takie cieplejsze, nie? No i tak idziemy, a prawie tak śnieg topniał, nie? No i miękko było pod nogami. Ja widzę, że ona tak nie bardzo po tym błocie, tak honor chłopski we mnie się dźwignął, nie? Ja cię przeniesę, no. Splunąłem w gość, tachom ten słodki ciężar. Jezus Mario, kiesie nie posiznę na środku. Kiemie nie rąbnie, wiesz? I to był największy upadek mojego życia. A ten honor żmotną dobrze sabaśnikiem. Ale potem wiesz, Józuś, są widzi, że jak to tak zacą, to nie mogli na tej skończyć. Tak mi mama opadała, co by chłopcom dawała na jeranku. Ja to z bedem dawała, kiekse na łona sioła na zogonku. Ja to z bedem dawała. Płakać woda. Gorąco w tej izbie jak pieron. Widzę, że śpiewa cię dobrze. He Boże, to nos będzie szkoda, kiedy pójdziemy Stela. Bodejby taki dzień nigdy nie nastąpił. Co by z nos było, jakby nom duse nie rzeźbiła góralską nuta, góralski śpiew? Pewnie nic. Gdyby było drugie, choć takie miejsce, jak to Podhale, żeby było kane iść. Gdyby był taniec, śpiew, muzyka góralska. Co w tym jest takiego silnego? Moc. Kiedy pójdziemy z Teratą, nos będzie szkoda, po górach, dolinach płakać będzie woda. Woda będzie płakać, góry będą płakać. Ale co by było z nos? Jakby tej nuty góralskiej w naszej duszy nie było. Co by z nos wyrosło? My sami to by chyba byli puści. Bez fantazji góralskiej ślewody. Spokoju wewnętrznego. Bez uroku. Bez śpiewu, bez tońca, bez muzyki. Nie do się nic być. By my nie wartali. Nie. No może by my wtedy nie wiedzieli, że to jest, to by nam tak nie było zolnie, ale jak my wiemy, jako to jest, jakby nam teraz zabrali, to ciężko by nam było, nie? Wtoro by nas chciał. Siła? W kupie. No jest siła. Jest siła. Siła i moc zimie w tym sićkim. A jak cię, kiedy bracie handra bierę, albo ci co nie wyjdzie? Choć jako bywa. Ja jak, ale w tej to zaśpiewać. Ja jak mnie tak już co kiedy dopiecę het, to się przyznam, że jadę se na Klin, bo ja spod Bukowiny tam mam chałupę. Nie wstydzę się, napiję się trochę gorzałki. Płacę za nim, sićka usną, wygasą światła. Idę se całą wsią, drugą i śpiewą. Czasem się i ty spopłacę, ale to jest mój sposób na wyładowanie się. Odpoczęcie. Wiecie, tak prawdę powiedziawszy, każdy człowiek ma jakby swoją drogę ku niebu, ku Panu Bogu, nie? A my mamy to najprościej są. Bo przez to nie, przez śpiew, przez muzykę. Przez to, że my blisko
Nieba. Górak. Słuchaj, no nie mogłoby tak być przecie, nie możemy być, żeby Pan Bóg urokliwych ludzi w piekle trzymał. No nie. Dla nieba też musi być jakaś ozdoba. Musi być ozdoba nieba, no jakże. Kacmarecko, moja, ja ci karczmę zdobię, nie? Ktoś ci tam będzie, ktoś Panu Bogu będzie niebo zdobił. I śpiewał za świętą Cecylią, patronką muzykantów. No ale sąd boski z sądem boskim. Kiedy ja pójdę na sąd boski, nie? Zatrzęsą się moje noski. Kiedy ja pójdę na sąd boski, zatrzęsą się moje noski. Zatrzęsie się dusa ciało, czego ci się Bartuś ciało. Ciało. I zajskuję na dół. Ale wesoło. A daj ci Boże, Bartuś, co by no wesoło ci się tak słucha? Jest fajnie, jak się ta idzie z kolegami, co cię ty zrozumieją i... Ku niebu. No i drugi głos jest. Tak. To Bartuś nie idzie zlamentować. Nie bo... lamentować. I no ku górom, ku Tatrom. Z dostojnością taką swoją. Hej. Wtedy one są pyszne, my pyszni. Na równi my są. No staramy się, jak możemy, nie? Chałupy hań, to pycha czy honor? Glecar w górę. He? Honor. Bo? Nie, bo postarał się, stać go było, robił. Dudki miał, postawił. No i wystawił. Ale nie góralskie. To jest ten styl niekoniecznie. W takim miejscu powinny być typowo góralskie chałupy. Mhm. A to są takie wille, a nie chałupy. Okno w dachu, bracie. Tu może i trochę pycha. No właśnie. Troszeczkę może być tam. Bo nie są takie, jakie powinny być. Ale jako wymiarkowaczka ta pycha, a kahonor. No wisłopie, to cieniuczko tak od miedza jest między jednym a drugim. Jak to rozgraniczyć jedno od drugiego? Za Niemców. Tu no powstała sprawa, tak o co do dziś krwawi, nie? Sprawa góralen folku. Co to było? Nie, co było. No. Przyszli Niemcy, no i ten Wacek Szeptowski nie zrozumiał czasu, jaki przyszedł. Przed wojną był we władza w Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chłop był paradny, piękny chłop. No i chciał dalej być takim, a nie był potem czas. A w późniejszych czasach jak to było? Kiedy? No później już. Jako komu za nieboski komuny? No i to... No to jest nie do końca nieboski. No i to może nie... Ale to też, wiesz, sprawa honoru. I pychy, to tu, no można tak przejechać, bracie, jak nożem i oddzielić jedno od drugiego. Honorowy chłop, honorowy górol, no co miał w duszy? Ziem, własność, nie? Jego własność, tak. Moje, ojców, nie? Dziadów, ziem, w sercu pieśń o ślebodzie, no i co? I można powiedzieć, że tego komunizmu nie cierpiał jak kura wody. Wiesz? Jak kura wody. Bo to było w
samo serce tej tradycji, tej kultury. Honorze mowa, to widzę tu tą ziemię, ta wsie, jak honorem wybuchły, w takie nastała solidarność. Bo tym porę takich wydarzeń w Ludźmierzu mieliśmy zjazd, msze, całe Podhale zjechało. Odprawią msze ze mną razem Czartoryski, prałat z tej rodziny Czartoryskich, a tu Górole, nie? I to aż kościół się trząsł, jak śpiewali. Ućpił. I to był honor. To był honor i powiedzmy taki zmartwychwstały honor, wiesz? Po tym upokorzeniu, po tym wszystkim, nie? Jasiu Pawlikowski wtedy no powiedział, chłopcy, sićko nasa. To jakby my tą ziemię, wiesz, na nowo dostali. Ale jak? Nie ino ziemi, wiesz, bo to jakieś prawo, jakąś sami siebie. Godność, jakąś, wiesz, sami siebie. Sami siebie. Tak. Sami siebie. Sami siebie. Za taki ból siedzi w człowieku, że bracie inaczej go nie wypuszczą ze siebie jak pychą. Co to za ból? Bo ja myślę, że człowiek pyszny cierpi. Cierpi, bo on jego gryzie. On by chciał być czymś, no a jest normalnym człowiekiem. I to jest nie bardzo wielki. A chciałby być czymś. Chciałby po prostu wyzwolić się z tego bólu, co go gryzie. On jakby się sam siebie wstydził. On nie świadom sobie. Ja ciekawy, ja tak, choć tak ksiądz, po góralsku tu stoję. Wartości to jest honor, czy to jest pycha? Duma. Duma. Ani to, ani to. Bartek wymyślił, jest to coś i trzeciego na mnie. I odczuję co honor. No bo wiesz, tak ja odczuję, że ja by ten krajobraz szpecił, jakby się inaczej ubrał. Bo to pasuje. No jest prawda. To jest pasuje do ziemi, do trawy, do gór, wiesz? I to tak jak... Jegomości, ale wy musicie pasować. W takim razie wy musicie dusą pasować do tej ziemi. Bo same portki to jeszcze nic. A jak myślisz, Romek? Ja tak myślę, że tak jest.